Kolejne Suzuki, również srebrne. Poprzedni był GSR 600, teraz SV1000. Taki dość narwany motocykl. Nie wiem, który rok, ale na wtrysku jest. Chyba 1000 były tylko na wtrysku. To jest silnik z TL-ki 1000 też. Bardzo zero-jedynkowe działanie gazu, czyli albo pełen ogień, albo praktycznie spokojna jazda. Także taki jest, jak to się mówi popularnie, twórca wdów i morderca dziennikarzy, którzy testowali go. A to takie jest żartobliwe, takie jest określenie w sieci o nim. Czy tak jest? Sprawdzę. Oby nie, bo przejechać się przejadę na pewno. Cóż mu dolega? Tak sobie przypatrzyłem teraz. Na pewno mu dolega brak oleju w silniku. Świeżo po wymianie jest, ale to nie problem. Doleje się. Z tej strony nie widać. Może sobie przejdę na drugą stronę. Też niewiele widać, ale to nic nieistotne. Słychać stukanie, takie klekotanie z tylnego rozrządu. Z tylnego, no w sumie rozrządu, bo rozrządy ma dwa. Z tylnego cylindra. Mianowicie temat jest taki, że tak sobie grzechota. Nie będę go palił, bo tego tak pewnie kamera nie uchwyli. Nie uchwyci. I cóż obstawiam? Obstawiam rozrząd. Jaki tu jest rozrząd? I tu jest ciekawostka, bo troszkę jest na łańcuchu, a troszkę jest na kołach zębatych. W 90, można powiedzieć, 9% motocykli, o, nie licząc na kołach zębatych zupełnie, albo dezmodernicznych, tak w Ducati, no ale powiedzmy, że w japońskich motocyklach rozrząd jest na łańcuchu. Mamy, powiedzmy, dwa wałeczki u góry, powiedzmy, że to jest jeden, z boku jest drugi. I łańcuszek idzie z wału, napinaczem dookoła na wałki. Tutaj jest tak jak w starych włoskich Husqvarnach. Powiedzmy, że tutaj mamy jedno koło i tutaj kolejne dwa. I łańcuszek chodzi po tym kole, a koło zębate napędza te dwa koła na wałkach rozrządu. Po co to komplikować? Co to zmienia? Nie wiem, można było puścić wszystko dookoła i by było dobrze. No ale takie jest rozwiązanie. Nie ma co tam tego negować, czy to jest dobre, czy nie. Tak zrobili. I właśnie tylny cylinder klekocze. Tutaj są napinacze starego typu manualne, także jak wyciągnę środek z niego, sprężynkę i później odkręcę napinacz, to będę widział, jaki jest naciąg łańcucha. Z tym, że nie robimy tego tak na pałę, tak jak teraz, ale to pokażę, bo jeśli zrobimy, powiedzmy, że wałki naciskają na łańcuchy, wałki naciskają na zawory, i odkręcimy, to może nam się na kole po prostu przestawić, troszkę może wskoczyć do zęba i później nie zauważymy, nie usłyszymy, zapalimy. O, zęba to się nic nie stanie, ale więcej, no to nam pognie zawory. Także musimy sobie ustawić tylny cylinder na znak. Ten cylinder, który będziemy odkręcać napinacz, tak żeby krzywki na wałkach nie były, nie naciskały na zawory. O, w ten sposób. Wtedy jak odkręcimy, no to nie ma nacisku na zawory i nic nie ciągnie na łańcuch, nikt go tam nie chce obrócić. Chociaż tutaj jeszcze jest przez te koła zębate, także to nie jest bezpośrednio na wałek, na łańcuch rozrządu, ale no, wiadomo o co chodzi. Także taki temat i właśnie o to chodzi. Właściciel bazy dużo jeździ, tutaj po naklejkach widzę, był w Wenecji, Przemęt Stelvio, z drugiej strony też tam jakieś naklejki są. Cóż tam jeszcze jest? Dolomity, Transalpina, Transfogarska trasa. No ładnie, w sumie Grosslochner, o, tam bym pojechał. Coś tam jeździ. Mówi, że tak ponad 15 tysięcy kilometrów miesięcznie robi. Miesięcznie, pewnie ciężarówka. Rocznie robi, także sporo. Większość trasie. No fajny sprzęt. Czy wygodny? Ja wiem. Trzeba by sprawdzić, zależy kto, kto lubi. Dobra, to doleję tego oleju nawet teraz, za chwilkę i będę się zabierał za... Zadostanie się do łańcucha, do rozrządu. Muszę bak ściągnąć siodełko, no to wiadomo. Do przedniego cylindra, jeśli się będę chciał dostać, zobaczymy, co ten chłopak powie, właściciel. No to trzeba ściągnąć chłodnicę. No a później już jest dojście dobre, czyli spuścić płyn, ściągnąć chłodnicę. I można też sprawdzić, jak ten łańcuch wygląda. O, widzę, że chyba chłodnica oleju. Chłodnica oleju też będę musiał wszystko odkręcić, bo tutaj jest napinacz od przedniego cylindra. Zaraz przy chłodnicy, także też będzie mało miejsca troszkę. Dobra, nie ma co przedłużać, bo opowiadam długo, a nic się nie dzieje, a tu rozkręcać trzeba. Dobra, biorę się za ten zbiornik i resztę rzeczy. Thank you.
Jest i Suzuki na podnośniku. Pora by się dobrać do tej głowicy. Więc sobie ściągnę siodełko, podniosę bak. Zobaczymy, czy on tu jest na zawiasie, czy nie. Tak jak myślałem. Tu się ściąga, a tu pewnie odkręcamy. Cóż tu za bomba? A, zestaw do opony, do naprawiania. Słowaczek taki, jak powiedział, mała dość. Ale to taki sprzęt. Też coś było tutaj, się dymiło z opony gdzieś jakiś czas temu. Dobra. Odkręcę sobie siodełko tylne. I tu mamy się. Tak właśnie mi się przypomniało, że nie, tu się tylko otwiera tylną kanapę, tak jakby, a tutaj są śruby, tak na przykład w 929 CBRC, o którym miałem kilka lat wstecz. Właśnie był ten sam sposób. I powiem właśnie, jak się dobiorę do tego rozrządu już, dlaczego sobie musimy na znaki ustawić, jak to wygląda. Zresztą chyba mówiłem, ale to tak pokażę już, jak bagnie jest na zawiasie, szkoda. Dlaczego właśnie tak robimy, pokażę. Dobrze, to sobie dam na bok. Nie jest na zawiasie, albo może jest, nie wiem, nie widzę, a nie, jest zawias, dobra. Jest zawias tylko schowany do góry, także jak zawsze na kołeczku pójdzie. Przedłużki i ósemka. Chociaż, jeśli właściciel go ma chyba, ale w miarę się dostanę do wszystkiego, tu się już oparło o gumy, dobra. To ściągnę sobie, a nie, nie muszę ściągać, ściągnę sobie pokrywę, czujnik położenia wałka, wyjdzie mi ta guma po dobroci, nie bardzo, widzę, że ona się tu trzyma, jeszcze do tyłu idzie, także tą gumę sobie jedynie odwinę, tak żeby mi bardzo nie przeszkadzała. Czujniki plastikowe, twarde wtyczki nie chcą się rozchodzić. O, dobra. Z głowy jeden. Tutaj mamy też odpowietrzenie, ale to myślę zajdzie w rękach. Na razie się tylko dostanę do tego tylnego cylindra. Przedniego na razie nie będę ruszał. Zobaczymy, cóż co tam w nim siedzi i wtedy zadzwonię do właściciela. Siedzi na swoim miejscu, troszkę się wysunęła, ale siedzi. No nie jest tak najgorzej, myślę, że się jakoś tam do tego dostanę. Chyba paska nie spadła, tego sobie podwieszę na boku. Numery 4 śruby imbusowe i pokrywa w górę. Jest tu tak troszkę mało miejsca, ale dobra, jakoś dam radę.
O Boże, wyjebano mocno. Tutaj chyba też klejony, spawany był ten kruciec. Od odpowietrzenia komory, głowicy, ale to w niczym nie przeszkadza. Jeśli jest drożny, to nic to nie wadzi w niczym. Jeśli nie jest przytkany, przepływ zmniejszony jakoś bardzo i jeśli nie wycieka nic na zewnątrz, jeśli jest szczelny, to w czym to przeszkadza. Tutaj też widzę, mamy układ podwójnych przepustnic. Na wtrysku. Ale nic chłopak nie mówił, chyba że sobie zadzwonię do niego później. Dopytam, co mu tam jeszcze przeglądnąć. To wtedy się tam dogadamy, co i jak. I ostatnia. Dobra, proszę. Tyle hamulcowy, taki też dość ciemnawy, sprzęgłowy, no to chyba jeszcze oryginał, bo widzę ciemny jak kawa. Dobra, dostanę się w miarę. Okej, poszło nawet bezboleśnie. I tutaj, tak jak mówiłem, jest ten taki układ jakby troszkę na łańcuchu, a troszkę na kołach. A tylko sobie muszę luzy zobaczyć zaworowe, jakie mam mieć, bo też sprawdzę przy okazji. A chyba sobie nie zrobiłem ściągi na telefonie. Laptopa nie wziąłem, jak zawsze. A myślę, że sprawdzę zaraz i zobaczymy. Tutaj zwracamy uwagę na tulejeczkę i na o-ring, żeby nam nie wypadł. To jest taki kanał, właśnie ten, żeby nam tutaj nic nie wypadło. To jest takie też jakby odpowietrzenie. Uszczeleczkę sobie ściągnę, chociaż widzę, jest dość mocno przyklejona. Muszę sobie te miejsca półksiężyca ruszyć, żeby jej nie rozerwać. Także tylko tak troszeczkę napnę. Jedna puściła, a druga. Okej, też puściła. Jeśli bym ciągnął w rękach, to można rozerwać i wtedy kłopot. Lepiej sobie tak płaskim śrubokrętem ruszyć i będzie. Dobra, uszczeleczkę na bok. Dobra, dam go troszkę wyżej. Sobie zobaczę, jak łańcuch wygląda i koła, czy tam gdzieś coś. Szklanki niby całe, wszystko tu wygląda przyzwoicie. Łańcuch sobie zaraz sprawdzę, wysunięcie napinacza. Nic tu luzu nie ma, nic. Chociaż łańcuchem ruszam w rękach, no może być to łańcuch. Sprawdzę sobie to wysunięcie napinacza i będę wiedział wtedy wszystko na 100%, jak to wygląda. Dobra, ustawię go sobie na znaki. Od razu rozrząd, żeby zluzować wałki.
wszystko mocno poskręcane w nim. Co tu jest? 17. I wykręcę świecę też, żeby mi kompresja nie przeszkadzała. I sobie może zerknę kamerką, czy czasem coś tam się wtłoka nie wprało, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy, bo kiedyś miałem takie właśnie Suzuki, tylko 600 bodajże, chyba tak, albo 750 to było, nie kojarzę. I właśnie tam był problem taki, że urwała się świeca i chyba porcelanka się wbiła w tłoka i też tak stukał nieładnie. Także to sobie zerknę, czy coś tam wprane nie jest w dęko. Baterijkę sobie może zapożyczę z lampeczki na chwilę. Czy była za gruba lampeczka? Niemożliwe. Nie no, na pewno nie. Tylko coś nie może trafić w otwór. A nie, widać tłoka jest. Ładnie sobie jeszcze zakręcę silnikiem, żeby tłok poszedł do góry. 17 tam było. Tak sobie popatrzę na krzywki. Coś tu jest tak troszkę zbity u góry, ale to raczej nie ten problem. To jest po prostu nagar na tłoku, ale taki jest dziwnie wyczyszczony ten tłok, jakby był zanagarowany. No nic, tu raczej nic złego nie wygląda. Może być kłopot z przyczyną tego stukania, bo posprawdzałem wszystko. Tak jak mówiłem, łańcuch rozrządu jest w porządku. Ustawienie rozrządu jest w porządku, wszystko jest na znaki. Także jeszcze sobie sprawdzę ludzy zaworowe, jakie są, ale może być, powiem, że tak jakby mała niespodzianka, bo nic tak się bardzo nie kształtuje, co by mu się działo. Jeśli niżej coś stuka, no to może stukać stworzeń tłoka, ale ja wiem, no może jak najbardziej, ale to już jest taka, można powiedzieć, najgorsza możliwa wersja. Aż tak daleko bym nie szedł w temacie. O, 10 wpaduje. Tutaj też trzeba być między 10 a 20. Jedyna opcja to jeszcze luzy zaworowe, że będą jakieś mega duże. 20. Nie wchodzi.
nie wchodzi, także tutaj luzy na tym są ok. Wydechowy ma mieć 20-30, także sobie od razu tę 20 wsunę. Wpadła, sprawdźmy 30. Ale to muszę do innej, jeszcze inną mierz wziąć. Nie wchodzi. Także nic tutaj nie widzę niepokojącego w tym silniku. Orężon w porządku, znaki w porządku, luzy zaworowe w porządku. Sieca była zapłonowa, tak lekko przekręcona, ale żeby to był ten temat, wątpię, żeby aż tak świeca grała. No ale też poszła w rękach, ja wiem, no możliwy temat, ale aż tak daleko bym nie szedł. Dobra, wyczyszczę sobie to wszystko, tak jak zawsze, tutaj miejsce, gdzie uszczelka przychodzi i no i złożę to, no bo tutaj nie mam co szukać. Założyłem pokrywę, nawet w miarę bez komplikacji się to udało zrobić. Troszkę więcej miejsca jak na przykład, przepraszam, troszkę więcej miejsca jak na przykład w RN09. Tam to jest tragedia z tym pokrywą. Także tutaj nie było, jeśli o to chodzi, tak najgorzej. Sprawdzę mu też poziom płynu, jaki ma. Jeśli było mało oleju, płynu też na 100% pewien nie jestem. Na pewno nie ma w zbiorniczku wyrównawczym płynu. To jestem pewien tego. Tak, puściutko. Zobaczymy co więcej. Gdzież ja nie użyłem tego imbusika? Odwieczny problem, że mi coś gdzieś ginie. Znajdzie się prędzej czy później.
Dobra, świeca na swoje miejsce. Dokręcę ją tak, jak się należy. Tak mocno to ona dokręcona. Na pewno nie było. Dobra. Czujniczek położenia wałka na swoje miejsce. Przewód odpowietrzenia, fajeczka. Teraz jeszcze obydwa koreczki. Tu mam wszystko skręcone. Półksiężyce siedzę. Napinacz skręcony, sprężyna wkręcona, także wszystko jest na swoim miejscu. O-ring jest, jest. Doleję tego płynu, właśnie. I sobie sprawdzę jeszcze poziom płynu nie w zbiorniku, a w chłodnicy, bo też tego pewien nie jestem. Skoro było mało oleju, mało brak płynu w zbiorniku wyrównawczym, to coś tak mi się wydaje, że i w chłodnicy może nie być wiele. No, takie dojście do niego. Kawę. Nie chcę tu nic odginać, ale odkręcę sobie korek i zobaczę, ile tam jest płynu. Ale chyba jest dobrze. Pusto. W rureczce pusto, to mu doleje do pełna. Powiem szczerze, że mnie troszkę zadziwia ta maszyna. Z tymi brakami we wszystkim. Też mi się pewnie rozleje, ale i tak myjnie nim odwiedzę, niech się rozleje. Dobrze, wszystko mam podpięte, to może go spróbuję na sekundkę trącić. Jak on to gada, troszkę go rozgrzeje. Zobaczę, jak on to pali, jak on to pracuje, taki solidnie rozgrzany. Posłucham. Drobinka go dam niżej.
się rozgrzeje, ja sobie troszkę tutaj posprzątam akurat w tym czasie, także niech maszyna pracuje. Na razie kamerę wyłączę.